28 sierpnia, na 28 sierpnia dostałam wezwanie, że mam się stawić na przesłuchanie na Komendzie Wojewódzkiej. No to ja już wiedziałam, czym to pachnie. Więc tym razem pojechałam spakowana. Prawda, wszystko, co potrzeba do przymknięcia. I prawda, przechwycił mnie, od razu mnie przejął taki pan, nie wiem, kapitan chyba, Przywarty się nazywał, też już nie żyje. Jeden z moich osobistych aniołów stróżów. Czy pani nie umie się uspokoić? Pani nie umie siedzieć cicho? Musi pani pyskować? Musi pani między górnikami propagandę robić? Bo mnie górnicy zaczepiali. No jak któryś ze mną próbował rozmawiać, to ja jechałam z grubej rury od razu. No, czy pani wie, że pani może zostać drugi raz internowana? Czy pani wreszcie się uspokoi? Ja mówię, wiem, że mogę zostać drugi raz internowana. Proszę bardzo, przygotowałam się, pokazałam ten mój koszyczek, gdzie byłam spakowana. Mówię, to proszę mi wskazać apartament, bo jestem gotowa. No to się wkurzył, wyleciał za tego biurka. Myślałam, że mnie trzepnie, ale nie trzepnął. Zaprowadził mnie pod celę numer 1 do aresztu. No i najpierw byłam zatrzymana na 48. A potem z dniem 1 września zatrzymanie zmieniono mi na internowanie i tak zaliczyłam 2 tygodnie na lompy na Komendzie Wojewódzkiej w areszcie. Potem zostałam ponownie przewieziona do Darłówka. Tam już wtedy w Darłówku było inaczej niż za czasów pierwszego internowania. Chociaż w ogóle Darłówko od początku to był jedyny ośrodek taki koedukacyjny, gdzie były kobiety i mężczyźni. Tylko że wtedy, w czasie drugiego internowania we wrześniu, to tam wtedy miałam okazję poznać, że tak powiem, całą elitę, bo tam już był i Geremek, i Mazowiecki, i prawda, Jarek Guzy, i Niesiołowski był. I w ogóle wtedy to poznałam zupełnie innego Niesiołowskiego i do tej pory jestem w szoku, bardzo niemiłym szoku, jak go słucham w telewizji. Bo wtedy to był chłopak uśmiechnięty od ucha do ucha. Siedział zawsze na oknie z nogami spuszczonymi na zewnątrz i zawsze się wydzierał do nas z pawilonu męskiego. I jak siedziałem, mieliśmy zły humor, no to nam zawsze dowcipy opowiadał. No w ogóle siedział Józek Kośmierek, siedział Krzysztof Śliwiński, no cała ta elita siedziała, która potem była w rządzie, która potem była przy okrągłym stole, nawiasem mówiąc. Ja miałam z nimi bardzo fajne relacje. I było dużo dziewczyn, bardzo dużo internowanych przywożono z Wrocławia. To były największe transporty, zresztą w Gołdapi wcześniej też. I znamienna rzecz, z czym się zetknęłam. W ogóle robiono między nami też chyba celowo taką psychozę, że wśród nas są wtyki tak zwane. Czyli innymi słowy mówiąc, między nami są TW, którzy donoszą na nas, nawet jak będziemy uważali, żeby, prawda, tam uważały, jak będziemy uważały na podsłuchy, będziemy sobie pisać notatki czy szeptać do ucha, to nigdy nie wiadomo, która jest TW i tak doniesie. I czasami ofiarami tego padały no, dziewczyny zupełnie niewinne i załamywały się psychicznie. A że takie panie TW były, to fakt. Ja w Darłówku pamiętam taki epizod, gdzie przyjechał duży transport z Wrocławia i wyszło na jaw, że jedna z tych pań, które przyjechały z Wrocławia, notabene taka bardzo elegancko ubrana, taka wyfiokowana, z nosem do góry, sama się głupia gęś wygadała, że podpisała współpracę i jeszcze dała łapówkę, żeby ją na 2 tygodnie, prawda, przymknęli w takich warunkach w miarę względnych, żeby miała pretekst do wyjazdu za granicę, bo chciała wyjechać z Polski. No. Tylko że z tego, co wiem, to jej się nie udało. Sama się wygadała, dziewczyny na nią wsiadły i musieli ją czym prędzej ewakuować z Darłówka. Pamiętam też w czasie drugiego internowania taki epizod, że dziewczyny stąd ze Śląska, z konspiracji i chyba też z biskupiego komitetu. W każdym razie tutaj podziemie próbował się ze mną skontaktować i wysłały mi gryps. Wysłały mi gryps kanałami służby zdrowia.
A ponieważ ja, no stres, wiadomo, zaczęłam mieć problemy z sercem i duszności, i ból w klatce piersiowej, więc zawieziono mnie i jeszcze chyba jedną koleżankę, oczywiście pod strażą, pod karabinami, do ośrodka zdrowia, do Darłowa, na EKG. I jak przyszła moja kolej, ja wyszłam do gabinetu, to lekarka, która mi robiła EKG, ale też widać, no zielona, wystraszona, zero, prawda, jakichś takich podstaw wiedzy konspiracyjnej, tak miała ledwo zgięty tutaj z fartuszka i wystawał kartka z grypsem, gryps, i mi tak pokazywała z taką wystraszoną miną, że to jest dla mnie. I w momencie, jak mi przepinała tutaj elektrodę na przeguby rąk, to mi wsunęła do ręki tą karteczkę, ale zrobiła to w tak nieumiejętny sposób, tak niezdarny, że klawiszka, która stała, to zauważyła i od razu tą lekarkę. I mnie potem też ten gryps mi odebrała. Zrobiła się awantura, żal mi było tylko tej lekarki, bo wylądowała na przesłuchaniu. Podobno i nie przymknęli, tylko ją przesłuchali, nawrzeszczeli i puścili. Mnie też próbowali przesłuchać prosto z ośrodka zdrowia do UBK poleciałam. W ośrodku już, jak wróciłam do ośrodka, było przesłuchanie, ale na szczęście, bo mi ten gryps potem na koniec oddali. Treść była tak głupia i tak banalna, że nic mi nie wynikało dla ubeków. A ja wiedziałam, że chodzi o to, że mam się odezwać, mam dać znać, prawda, kto jest w ośrodku, co się tam dzieje, jaka jest sytuacja, jak to wygląda. No a dla nich nic z tego nie wynikało, jakby jakieś dziecko do cioci pisało, czy coś w tym rodzaju, no to też... Był taki numer i w ogóle pamiętam, że żołnierzy za to, że nam pomagali, że nam przemycali listy na zewnątrz, to wtedy to bardziej ubecja na dobrą sprawę momentami wojska pilnowała niż nas. Nawet pamiętam, że się tak rozpędzili, że chcieli kipisz żołnierzom robić w ich pawilonach, ale to już się dowództwo wtrąciło i doszło do ostrej scysji między SB a wojskiem. Wiem, że UBK-a, to znaczy nie UBK-a, ZOMowca, który dowodził tym całym oddziałem ZOMO i który nam był najbardziej złośliwy i ordynarny wobec internowanych, to żołnierze kiedyś zabrali niby to na piwo po służbie, zabrali go do Darłowa, do knajpy, najpierw go spili, potem mu taki łomot spuścili, że on na drugi dzień chodził z takimi oczami, czapka, prawda, na nos, ale nie wiedział kto, kiedy i jak, a oni, prawda, mnie on się schlał, został, a kto mu łomot spuścił, to my nie wiemy, bo myśmy musieli wracać na służbę. Prawda? No i pamiętam też taki moment w czasie drugiego internowania, kiedy Breżniewa szlak trafił wreszcie, jaka była radocha. Jak się wojsko cieszyło, jak się cieszyli internowani, śpiewy były całą noc, radość była całą noc, a żołnierze jak sobie urządzili radosną popijawę, to normalnie kupa, prawda, nieprzytomnych i zalanych leżała na wartowni. Każdy, kto chciał, mógłby wiać, mógłby wyjść. No i biedak i żal nam ich było, bo potem wylądowali, co niektórzy w karnej kompanii, a w stanie wojennym karna kompania to nie były przelewki. Ale była taka radość i na dobrą sprawę można było wtedy wiać z ośrodka, tylko pytanie po co, ukrywać się. Więc i wyszłam wtedy wyszłam z Darłówka 18 listopada. No ale nawiązałam kapitalne znajomości, kapitalne kontakty, jeszcze pamiętam. Wtedy w Darłowie Geremek uruchomił oddział PEN-klub dla internowanych. Mianował nas wszystkich honorowymi członkami PEN-klubu. I ponieważ wtedy już zelżała maksymalnie, prawda, dyscyplina więzienna, były 2 spacery dziennie, to pozwolono nam na takie zajęcia kulturalno-oświatowe, gdzie były prelekcje podobnie jak w KIK-u na różne ciekawe tematy i były nawet zajęcia z języków obcych. Ja w tej chwili wtedy pamiętam, że wtedy znałam 3 języki, znałam rosyjski, angielski, niemiecki. Nawiasem mówiąc, jak przyjeżdża delegacja zagraniczna, to pomagam jako tłumacz.
I francuskiego się zaczęłam uczyć. To Krzysztof Śliwiński uczył francuskiego. A Drawicz, słynny TW zresztą, chociaż mnie akurat parę razy, nie wiem, miał jakiś sentyment do mnie czy coś w tym rodzaju, ale parę razy mi skórę uratował. I Drawicz prowadził dla zaawansowanych, tak, prawda, język angielski. I wtedy na tym języku angielskim dla zaawansowanych, normalnie w języku angielskim, żeśmy sobie przekazywali wiadomości, co kto wie i co się kto z zewnątrz dowiedział. I u Beków szlak trafiał, bo oni co najwyżej ruski znali i mogli sobie nagrywać, ile chcieli, te nasze zajęcia, bo mieliśmy tuż obok podsłuchowni, prawda, pokój wydzielony na zajęcia, no ale nic z tego dla nich nie wynikało. Jeszcze jeden taki numer też był do tej pory jakoś nieporuszony. Ja nawiasem mówiąc o tym mówiłam prokuratorowi Skwarze. W IPN-ie byłam słuchana jako świadek w sprawie procesu obozu w Darłówku. W sprawie tego personelu i komendanta. No niewiele osób mogłam zidentyfikować, bo kogo można zidentyfikować po 30 latach. Natomiast poruszyłam właśnie i taką sprawę, że nam tam coś dodawano do żarcia. Nie wiadomo, co to było. Czy to były jakieś hormony, czy to były jakieś narkotyki, czy jakaś w ogóle piekielna mieszanina. W każdym bądź razie myśmy się bardzo źle czuły po tym jedzeniu w ośrodku. W ogóle były różne zaburzenia. Jeżeli któraś tam, prawda, miała jakieś problemy zdrowotne, takie czy inne, to one się nasilały. No i chcieliśmy z tym zrobić porządek. Oczywiście kapitalnym kontaktem na zewnątrz był nasz kapelan w Darłówku, ojciec Stanisław Kotulski, i on też nam grypsy wynosił. I między innymi przez niego myśmy przekazały wiadomość, że to jedzenie jest jakieś takie podejrzane. Ja mówię w dużym skrócie, jak to wyglądało. I on pewnej soboty przyjechał spowiadać. I przekazał dziewczynom w czasie spowiedzi, że mamy, jak pójdziemy na obiad, to mamy wziąć próbki jedzenia. Każda coś. I jak on przyjedzie, jak przyjdzie w niedzielę, to żebyśmy mu to podczas sprzątania narzędzi tych, prawda, przyborów liturgicznych, żebyśmy mu to wrzuciły do torby z przyborami liturgicznymi, z kielichem, prawda, z krzyżem, z puszką na komunikanty. I rzeczywiście, myśmy się podzieliły robotą. Tak, ty weźmiesz sosu, ty weźmiesz kompotu, ty weźmiesz zupę, ty trochę ziemniaków tłuczonych, ty mięso. I miałyśmy już takie pojemniczki puste, dokładnie umyte po lekarstwach czy po kosmetykach. Każda troszeczkę coś tam uszczknęła, zakręciła, prawda, schowała. No i przyjechał ksiądz na mszę w niedzielę, no to przy sprzątaniu rzuciłyśmy mu do torby. I proszę sobie wyobrazić, nie wiem, tydzień trwało, czy trochę ponad tydzień. Ksiądz przyjeżdża i mówi: dziewczyny, mam dla was bardzo ważną wiadomość. Koniec z jedzeniem na stołówce. Dyspozycje są następujące. Jecie tylko to, co wam przywożą, co wam rodziny dostarczają. My zadbamy, żebyście miały kompletne paczki do jedzenia z jedzeniem z zewnątrz. I to już były te zagraniczne paczki, które masowo przychodziły. Tam były nawet takie do zrobienia na miejscu dania. Plus to, co od rolników dostaniecie, to możecie jeść. Natomiast nie ważcie się jeść na stołówce. Ze stołówki możecie brać tylko chleb. A do picia herbaty dostaniecie, cukier dostaniecie, soki, wszystko od nas. I nam wymienili, że rzeczywiście tam znaleźli jakieś tam, nam powypisywali jakieś skomplikowane takie tasiemcowe nazwy chemiczne. Rzeczywiście wykryli różne środki, tylko jakie to były środki, to ja do dziś bliżej nie wiem. I faktem jest, że myśmy się po tym bardzo źle czuły i potem jak myśmy przestały jeść, chodziłyśmy tylko po chleb na stołówkę. To komenda po prostu szalała z wściekłości, ale nie mogli nas zmusić do jedzenia tam. I potem był taki epizod, że przyjechał transport z Wrocławia. Za jedną z dziewczyn od razu przyjechała rodzina. I ona jeszcze nie była wtajemniczona, prawda, tu, w te wszystkie sprawy i poszła do komendanta z prośbą,
czy rodzina, która przyjechała, jechała całą noc, czy może sobie kupić obiad na stołówce i zjeść, to komendant szału dostał, że nie wolno nikomu jeść na stołówce. I tak to wyglądało. I to jest też sprawa do dzisiaj jakoś nieporuszona i niezbadana. Faktem jest, że coś tam było w tym jedzeniu, ale co? Nie wiem.